Program Worldsowy, odcinek drugi. Tym razem bez Mychy, tym razem bez żadnego poważnego eksperta. Jesteśmy tu we dwójkę, a ponieważ te tematy merytoryczne zostały już omówione, tak, to my dzisiaj zajmiemy się omawianiem głupot i popisywaniem się naszą niekompetencją. Dzisiaj w planach na program Worldsowy jest zrobienie naszego pikemu. Wybierzemy sobie różne rzeczy i pogadamy trochę o Mistrzostwach Świata. I w ogóle o życiu też chyba. Pewnie trochę tak. Ale najpierw, zanim zaczniemy, chciałem Cię zapytać o najważniejszą rzecz. Proszę. Opinia na temat piosenki Worldsowej. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się jako piosenka i nie podoba mi się jako hymn już na pewno. Ale jak zobaczyłem, kto będzie nagrywał ją, to ja widziałem, że mi się nie spodoba. Czyli uprzedzony podchodzi do tej piosenki. Ale no ogólnie... Hymn czegokolwiek, jakiegokolwiek turnieju powinien zachęcać do oglądania tego turnieju. Jak słuchasz tej piosenki, to nie wiem, do czego to Cię zachęca. Ma fajny refren. Taki sobie. W mojej opinii to nie jest najgorsza piosenka. Lubię refren, nawet sobie podśpiewuję jak leci. Nie no, najgorsza nie jest, bo ale były zwrotki, K-popy jeszcze. Ale zwrotki są do skipa. No zwrotki są fatalne. Ja w ogóle uważam, że zrobienie tego na takim drillu, takim drillowym bicie trochę, z tymi, wiesz, z tymi charakterystycznymi perkusjami, to w ogóle nie odpowiada temu, co tak powinna nieść ze sobą piosenka Worldsowa. Widziałem nawet filmik, gdzie ktoś podłożył pod tę gównianą zresztą strasznie animację Rise, no i to jest banger. No i to jest wtedy banger. Ale... To tylko pokazuje pewne różnice między tymi numerami. Nie no, no gówno moim zdaniem. Nie no, ja bym nie był aż tak brutalny, ale hymnem to nie jest. No to ja oceniam jako hymn. I powiem tak. Bo to jako sama chyba... utwór muzyczny, to chyba nie jest jakieś tam najgorsze pewnie. Nie, ale miałem dużą nadzieję, bo słyszałem tę wersję zanim ona była oficjalnie opublikowana, tam było nagranie z koncertu, można było sobie posłuchać. I tam był taki moment, cytując, że jestem garnuchem. Z Paryża jest. Tak, odkąd wyszedłem z mojej mamy, dzięki Bogu mój ojciec nigdy nie zakładał gumki. I... Miałem szczerą nadzieję, że to zostanie wyjebane z oficjalnej wersji tej piosenki. Nie zostało. To jest tam? Tak, w sensie jest ocenzurowane. Nie ma N-worda, jest zblurowany i nie ma też słowa Candem. Zostało zmutowane. A co jest jeszcze śmieszniejsze? I to już z tego. A jak zmutowane? W sensie, że po prostu jest... Nie ma, jest cisza. O kurwa. A jak odpalisz sobie wersję z napisami, to dodatkowo jeszcze ocenzurowane jest słowo Bóg. Słowo God jest napisane małą literą i zamiast O jest myślnik. Nie wiem, czy w Ameryce uznają, że to jest słowo ofensywne. Powiem wam, nienawidzę kultury amerykańskiej, jeżeli chodzi o dyskusję. Nic gorszego się nie wydarzyło w historii świata. Znaczy, dobra, wydarzyły się gorsze rzeczy w historii świata, ale to jest po prostu paskudne. No. Co gorszego się wydarzyło? Powiem tak, mało rzeczy, nie powiem, bo by ten kanał został zbanowany. A niewiele rzeczy mnie triggeruje. Ja naprawdę uważam, że mam nerwy jak postronki. Obrażają mnie, obrażają nas, mówią, że nie jesteśmy, gadają o LOLu, tylko pierdolą o LOLu. Okej, mogę to przyjąć, ale to, w jaki sposób wygląda debata w amerykańskim, nie wiem, w tym obiegu college'owym, to mnie mierzi. Jak ja widzę jakieś TikToki, jak amerykańskie aktywistki, bo to często one, kiedy dostają pytanie, na które nie chcą udzielić odpowiedzi, na przykład stoją i zaczynają ryczeć, w sensie stoją i się drą, to ja się zastanawiam, w jakim świecie my żyjemy. No. Nie, ja też nie będę się wypowiadał na ten, bo już na pewno nas zbanują. I się striggerowałem już. No. Tak, nie daję jest, rady. To jest odcinek o Orce. Dajcie znać w komentarzu, czy wy lubicie publicystykę na scenie amerykańskiej. Co waszym zdaniem gorszego na świecie się wydarzyło niż publicystyka? I ktoś pisze, powstała wasza gówniana redakcja. Wrócił Dave. Gorszą rzeczą są tylko zakola Dave'a. Już myśleliśmy, że Mycha będzie na zawsze jedyna osoba, która zna się na tej grze. Spierdalać. Już myśleliśmy, że będzie Vanguard i Mycha, najlepszy duet. Najlepszy duet. Dobra. Nie, tak nie będzie. Siedzieć i oglądać mnie nie wkurwiać. A teraz będziemy mówić wam jak obstawiać i chuj mnie to obroni. Teraz powiemy wam co myśleć o Warce. No i tak to właśnie idzie. O, i to proszę bardzo właśnie możemy zauważyć, bo to w ogóle jest odcinek
audiowizualny z bonusem. Możecie zobaczyć, co się dzieje na moim ekranie laptopa. A właśnie, zrobisz tak, właśnie, że to będzie mała nasza kamerka i tak? Ten? Tak, dobrze. Właśnie będzie. Tak jest. Zobacz, tu jest taki wielki... Jezu, jakie to jest wielkie. Widzisz, co tam się dzieje? Ale wielki... Cholera. Zawsze ten... Bo wiecie, bo tutaj nie ma sufitu, jak to w studiu. Tak, tylko tak. To wszystkie te, to jest naprawdę niesamowity widok. Masakra. No dobra, no to zaczniemy sobie pikemy. Pikemy co roku polegały na tym, że wybierało się drużyny w kolejności, kto zajmie które miejsce w grupach. Po czym można było wybrać sobie Crystal Ball Winnera, czyli kto wygrał Worldsy, tak po prostu, i z tego były punkty. Tutaj mamy wiele różnych pytań. Ojeju, to tak teraz wygląda, tak? Tak. Bo ja nigdy w życiu nie robiłem żadnego pikana. A ja zawsze lubiłem. I tutaj sobie troszeczkę podywagujemy, trochę w mecie pogadamy, jakieś spekulacje nasze, mądrości pajaca. Widziałem, jak Veggie to robił u siebie na streamie. No i myślę, że nie będziemy gorsi od niego. Nie? Tak, sprawdzimy się w twardej konfrontacji. Słowa. Nie będziemy tłumaczyć, w sensie będziemy tłumaczyć właśnie, gdzie tu można zmienić język na polski. Jest taka możliwość? Tak, jest taka możliwość. No. Kto będzie najczęściej wskazywany przy wyborze bohaterów podczas mistrzostw? Wskazywany to nie znaczy hoverowany, zakładam. No tylko właśnie, po prostu chyba wybrany. Piknięty chyba, tak? Dobra, więc... Dobra, dobra, robimy to na poważnie. Tak, 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 full powaga. No i tu są schody. Bo to jest takie pytanie podchwytliwe bardzo. Tak, bo to się ono może zmienić. Ono wymaga, żebyś ty był mniej więcej na bieżąco z grą, jaką jest League of Legends. A ty grasz CS-a, a ja gram w TFT. Nikt z nas nie gra za dużo w League of Legends. A, ja nie mam komputera. Nic nie gram. No, ale widzisz, nawet nie obserwujesz LoL-a, tylko CS-a głównie ostatnie czasy. No ostatnie czasy, tak. Więc to jest pytanie, które premiuje ludzi, którzy grają w LoL-a i my niestety do tego grona się nie możemy zaliczyć. Natomiast jako eksperci powiemy wam, co myśleć. Ty, ale wiesz co? No. Czy my możemy wykonywać telefony do przyjaciół na przykład w trakcie? A mamy przyjaciół? To zabawne. Na przykład zadzwonić do Devil Piotra teraz. Ale on, wiesz co, właśnie on tak rozkmini to wszystko i bogowie League Legend, tak? Bogowie e-sportu wystrykną go na dudkę i powiedzą, ale żeś się natrudził. Dlatego tylko jedno pytanie. Dla jednej osoby. Wiesz, o co chodzi. Okej. Okay. Zadzwonimy do Pakeja. Zapytamy go o radę. Jak żyć? Jak żyć i kiedy można opublikować odcinek. Więc teraz tak. Zastanawiając się, jakie są tendencje prosów ostatnimi czasy, co będzie najczęściej wybierane. Czyli szukamy postaci, która nie jest na tyle silna, żeby była permabanem, tylko żeby się pojawiała i najczęściej to musi być mocny blind pick. Jakie mamy mocne blind picki obecnie? Azir, Kalista, Draven, Lucian czasem w tym kierunku, ale myślę, że top lanerzy to jest grono postaci, które prawdopodobnie nie będą na tyle silne, żeby je banować, ale będzie taki na przykład Aatrox do blind picka albo Ornn do picka, ale myślę, że raczej Aatrox. A co z Gnarem robimy? Gnar tak sytuacyjnie się pojawia. Ostatnio jest tak. Gnar, Aatrox Renekton na topie, taki największy default. Myślałem, czy by nie... Nie stawiałbym na Renektona na pewno. No ja też. Właśnie bardziej mi jest blisko w kierunku Aatroxa. Aatrox to jest taki champion, który pojawia się zawsze w każdym z regionów. I to jest... Co cisza! Dzieje? No. W każdym z regionów. A z Renektonem nie do końca tak jest. Renekton to bardziej Chiny. Tak. Dlatego tutaj bym Renekton nie stawiał. No dobra, no ale to czekaj. Potwierdzam. Bo my tylko na topa patrzymy? Nie no, ogólnie uważam, że wśród top lanerów jest najłatwiej wybrać taką postać. Bo Azir też może być. Ale Azir będzie banowany. Może być banowany, no. Właśnie on często będzie cierpiał. Adekery nie, bo... A support jakiś? Trudno powiedzieć, no. Momenta na supporcie, zakładam, że znowu enchanterzy, ale to jest tak, jak jest Kalista Draven, to Renata nagle zyskuje na popularności. A jest paru zawodników, którzy w ogóle nie lubią grać enchanterów, więc zagrają jakieś Leona czy Nautilus. Dobra, niech będzie to albo nie wiadomo, jaka będzie sytuacja z Lucianami, nie? W ogóle z tego, co się spekuluje, będzie delikatna zmiana na botlane i z takich hypercarry strzelców podobno mamy iść w kierunku postaci, które dają utility i możemy spodziewać się jakieś MF-ki, możemy spodziewać się Seraphine, Karthus podobno robi furorę na solo kolejce, więc może w tym kierunku to będzie szło, zobaczymy. Caitlyn też podobno ma być mocna, ale Caitlyn, jak jest mocna w proplayu, to często się ją banuje, więc wątpię, żebyśmy tutaj gdzieś szukali. Może jakaś Ahri też być dobrym pikiem. Kto będzie najczęściej banowany?
Ja uważam, że Hekarim. Chociaż... Hekarim? Dostał strasznie duże buffy. Ostatnio, dwa patche temu, w 12-17, po czym w 12-18 został znerfiony i jak patrzyłem po statystykach, to na solo kolejce jego prezencja spadła. No ale kurczę, ten Hekarim myślę o tym Azirze. Azir może być często banowany, ale... Ale nie wiem, czy aż tak. Właśnie, wiesz, jaki jest problem? No, że na przykład w Korei i Europie na przykład ludzie często lubili banować Azira, no. A w Chinach mieli totalnie to w dupie. W Wietnamie też Azir, whatever, nikogo to nie obchodzi. Więc, kurczę, ciekaw jestem, jak to się wyklaruje, ale zawsze Azir jest niezły. Zawsze jest jeden champion, który jest banowany cały czas. No. Na przykład pamiętasz taką akcję z Panteonem? Pamiętam. Który wychodził i to E działało. I tak. To są właśnie często dziwne postacie, więc ja myślę Hekarim albo Maokai, bo Maokai też robi furorę, bo dostał zmiany znowu i grany jest na topie, jest grany na supporcie. Tak, tak, tak. Podobno Maokai ma wrócić do więc, mety całkiem. To co, ale... gamblujemy w Maokaja? Ale to jest taki... to jest ryzykowne. No jest, jest. Ale co mam jeszcze innego? Fizz? No ja właśnie nie wiem, czemu oni nie pikną takiego Fizza. Ivern raczej nie, Katarina nie, Kled nie. No możemy tak eliminować, ale no... Chwilę by to nam zajęło. Chwilę by na to rzeczywiście spadło. A może Serafin? Jeżeli jest flex pickiem, jest mocna. No myślałem o Serafin właśnie. A Yumcha? No może być i Yumcha w sumie, no. Niezły pomysł. Tylko nie wiem, czy ona nerfa jakiegoś nie dostała ostatnio. Nie wiem, jak to będzie z tą Yumi. No bo jeżeli będziemy mieli Serafin na bocie, to Yumi raczej nie. Yumi jest mocno sytuacyjnym bohaterem. Serafin. Dawaj tą Serafin. No. Kasperski, to dla ciebie. Te twoje usta ogromne. Kto uzyska największy współczynnik od... I tu intro w ogóle wrzucimy, bo nie ma czasu, nie było czasu wcześniej, żeby wrzucić. Dobra. To tu puścimy Kasperskiego. Uzyska... Już po intro, także lecimy dalej. Tak, kto uzyska najwyższy współczynnik zwycięstw podczas mistrzostw przy rozegraniu co najmniej 5 gier? Czyli największy win rate, tak? Czyli, okej, wydaje mi się, że tutaj dobrą taktyką jest pójście po jakiś counter pick, który totalnie ora. Tak, też chciałem powiedzieć właśnie, i że... I mi się wydaje, Fiora Jax. To są takie, wiesz, chińscy duplanerzy pikną to na nobskie regiony i totalnie przeorają. Jaxa bym chyba nie dał, ale może Fiora właśnie? Jakich mamy graczy, którzy grają Fiorą? Zobaczmy. LOL Worlds 2020. A jak sytuacja wygląda z Olafem? Jeśli chodzi o piki i bany. Podobno dobry jest na topie. Na solo kie lubią. I może... Jeśli może on pojawić. By nie dostał nerfa, to on też może być banowany. Zobaczmy w main evencie, jakich mamy toplanerów. 3-6-9, Doran, Odoamne, Fudge. Fudge lubił wyciągać Fiorę. Res raczej Weakside. Broken Blade też jest znany z Fiory. No ostatnio nawet Zeus zabrał. Lubi carry picki. Wayward też myślę, że mógłby się pokusić. Flandre raczej nie. Nuguri pewnie mógłby. Sunday wątpię. Nie wiem, Kiaja kto to jest raczej Kulaja. Nie. No i mamy Briefa z play-inów, który pewnie wyjdzie. I jeżeli Diarex wychodzi, no to mamy Kingena, który też mógłby sięgnąć. Mógłby. Fiora jest moim zdaniem tutaj niezła. Mamy paru graczy Fiory. Ale to... Pamiętaj, że to ma być największy współczynnik, a więc może być tak, że Fiora będzie grana często? Nie, chyba nie. Chyba nie aż tak. Wątpię, żeby była blind pickiem. Dobra, to dajemy Fiorę. Dajemy Fiorę. Kto będzie wykorzystywany w największej... To tłumaczenie jest jakieś obrzydliwe. W największej liczbie różnych kto będzie wykorzystywany? Ról. A, w sensie... No, jaką postać będziemy flexować najwięcej? No ja myślę, że Serafin. No, ale jeśli ban... No ale to nie znaczy, że będzie no, ciągle banowana. To prawda. Serafin albo Maokai moim zdaniem. Maokai, a może Asedge? A nie. Nie. Jakie mamy flex? Akali? No na dwie role, nie? No ale to na trzy raczej nie znajdziemy. Gdyby Panteon był w no, Serafin. To bym poszedł po Panteona. Na trzy może a się liczy jak zagra na przykład... A Senna na przykład, jakbym wybrał, no właśnie, to się, czy się liczy? Ale to Senna jak na dwie. Zagra?
No dobra, to Serafin jeszcze na midę może pójść. No Serafin może być na midzie i na dwóch rolach na bocie. A Kartus? Dżungla? Nie. Bot? I co jeszcze, kurwa? I na topie, jak zagra Arkę. No nie, to Serafin jednak jest lepszy. Kto zginie łącznie najwięcej razy podczas mistrzostw? O jest! Aha, i postać. No dobra, czyli musimy wybrać... Jarvan. Bohatera, który wjeżdża, bo oni padają. I... Jarvan. A nie myślisz, że jakiś Amumu na przykład? Właśnie przez chwilę myślałem o Amumu, tylko że ten Amumu musiałby być bardzo Amumu często grany. Amumu musiałby być grany z Kalistą. Pytanie, jak się będzie Kalista. Bo to nie jest procentowo, no. Tylko liczba. Liczbowo. Czyli najbardziej popularna postać inicjująca? Moim zdaniem to chyba może być Jarvan właśnie. Może być Jarvan, ale nie wiem, czy bym... No, chyba Nautilus Leona... Kurczę, czuję, że mogą wrócić inicjatorzy na supporta. No mogą. Zależy, jak będzie. Ale wiesz co, jakbym miał powiedzieć Nautilus albo Jarvan, to ja, że prędzej padałby Jarvan, powiedziałbym. I tak. Ale i tak. Nie uważasz, że... Czekaj, czy Jarvan jest... Czy Jarvan będzie aż tak wysoko wybierany? Nie wiem właśnie. No może być w sumie. Mógłby być. Dobra, taki damy, bezpieczny to jest. Podoba mi się ten Jarvan. Mamy Jarvana. Chodź tu. No, idziemy dalej. Od Shogunie. Kto zdobędzie najwyższy stosunek za... W sensie KDA. Podczas mistrzostw. Też zawodnicy czy... Nie no, to są grajki. Okej, okay, dobra. KDA i... w takim razie... Kiedy możemy mieć największe KDA? Jeżeli na przykład stompujemy i szybko odpadamy, czyli drużyna z play-inów, która na przykład odpada w grupach i masz kogoś, kto zaorał play-iny bardzo mocno i potem w grupach... Ale ja nie wiem, to się chyba nie liczy ze sobą. Mordo. Jak? Są tu gracze z play-inów? Weź zobacz, czy są. No jest, normalnie. Czekaj. Mad Lions? No ma... są. 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 Jest Diarex. Kurwa. Deft? Pod tym kątem byłby niezły. No ale czy ale oni myślę, odpadną? Ale myślę, że Chovy, że ewentualnie możemy typować mistrza, który po prostu się przejdzie po turnieju. I ja jestem fanem Genji, jestem fanem Chovy'ego. Więc jako KD King myślę, że Chovy albo Ruler. No właśnie myślałem o nim jeszcze, nie? Że może w tę stronę bardziej. No ale z drugiej strony Chovy by Goat. Pasował do on nie naszej narracji. Chovy, chodź tu kochany. Jaki on jest świetny, jaki on jest dobry. Zobacz jak on wygląda. No nie ma. Dopóki się nie uśmiechnie i nie pokaże tych ogromnych przerw między zębami, to jest... Kto wykorzysta najwięcej różnych bohaterów podczas mistrzostw? O, i tu jakieś pierdolce, teraz już trzeba... Aha, bo to trzeba zawodnika. A to też jakiś pierdolec może i teraz tak. Pytanie, kto ma szansę wyciągnąć najwięcej? Tak. Nie chodzi o gracza, który zawsze ci podkręci, bo na przykład mamy zespoły z Wietnamu, które grają dziwne piki, ale pewnie odpadają z play-inów, nie? Więc chyba ci, którzy zagrają najwięcej meczów. Wybierzmy też pozycję, która ma najwięcej opcji. Wydaje mi się, że mid. Chyba mid. I mamy takich grajków, jak na przykład Caps, ale on raczej daleko nie pójdzie. Ja jestem gotowy zbetować na Showmakera. Showmaker o, w regionie może być. Dużo counterpikował i pod koniec sezonu zaczynała forma całej drużyny wyglądać lepiej. Więc ja uważam, czeka, że to będzie Showmaker. Kogo jeszcze mamy z midlanerów właśnie, którzy mają szansę dojść jak najdalej, nie? Jeżeli G2 dobrze zagra, ja nie myślę, że Caps jest dobrym kandydatem. Kurwa, nie zagra dobrze chyba. Komp raczej nie, komp. Larsen i Rock cały nie, 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 nie. Zobaczmy. Faker? Nie. Yeah. Raczej nie. Knight? Też nie wiem. Chovy? Nie ma jakiegoś gigantycznego champion poolu. Chyba ewentualnie są... toplanerzy. No. Jacyś, tylko że... Ale to ja nie wierzę w to, że toplanerzy będą grali wielką ilością championów. No, może jacyś tacy kontrujący. Dobra, dawaj tego Showmakera. Wierzyłbym nawet, że może Fudge nawet coś będzie potrafił zrobić, ale... Dawaj I trust you, man. Kto zdobędzie co najmniej jeden pentakill podczas mistrzostw? Dobra, tu mam dobry pick. Bo wszyscy myślą tak.
to będzie najlepszy ruler, musimy brać rulera. Nie. A prawda jest taka, że trzeba znaleźć zawodnika, drużynę, który jest gwiazdorem w swojej drużynie, która nie jest najmocniejsza. Nie. Trzeba znaleźć osobę, która jest gwiazdorem w drużynie, która totalnie zastępuje opozycję. Więc powinniśmy szukać w play-inach. I mamy tam RNG. No. Gala jest graczem, który historycznie potrafi robić multikille, więc moim zdaniem Gala tu jest five head move'em. Mogłoby tak być. Gala pentę strzelił jedną, nie uznali mu nawet, to kolejną zrobił. Gala. No, dawaj. Przecież on będzie grał na takich łaków, że mi się nie chce wierzyć, że tutaj penty nie będzie. No dobry to jest pomysł. Kto zdobędzie najwięcej pierwszych krwi podczas mistrzostw? To jakiś jungler. Nawet Junkos. Król pierwszej krwi. To przecież on. Nie chodzi o to, kto zdobędzie jedną. Kto zdobędzie pierwszą. Jedno zabójstwo, tylko pierwsze, najwięcej pierwszej krwi. No jakiś jungler. Malrang? Oj, kurwa. Nie. Peanut? O, może Peanut. No jakiś to jest pomysł. Albo Kanavi, albo Wei. On czasem lubi poddymić troszeczkę ścieżkę, zrobić jakieś dzikie akcje. To ty mi musisz pomóc. Kurczę. Ale pytanie jest takie, Kanavi brzmi czy junglerzy będą brali kile, czy będą oddawali? Ale wiesz, jak to jest na przykład grając teraz Trundlem. Przypadkiem zabierzesz. No. Red buff dobali. To od początku istnienia tej gry jest najpotężniejsza broń. Wyliczenie, którego nie da się uwzględnić. Są dwa takie timery. Red buff albo ignite, coś co pali overtime. I drugi timer, którego nikt nie jest w stanie dobrze przewidzieć, Zonia. Zawsze ktoś za wcześnie puści skilla i on tak przelatuje jeszcze przez tego ziomka, co już stoi złoty, tak. Leci łapka blitzcranka, przeleci i on wtedy się... Tak. Odtwarza. Może tak być. Dobra, damy... Tutaj. Zobaczmy grupy, bo to też nam powie. No Kanavi gra na... Oj, to może być ciężko, no bo grasz na Jankosa i grasz na show na Kaniona. Więc Kanavi grający... O! Kanavi ma szansę, żeby w grupie pokazać się nieźle. Ale teamy z play-inów mają przewagę, bo grają znacznie więcej Jerek. Więc taki... Znaczy nie podoba mi się to. Więc taki na przykład właśnie Sprycia Shuei mógłby to być niezły. Albo, bo RNG pewnie będzie pierwszy w grupie, to wejdzie bez BO5. Ale na przykład takie Mad Lions... Ej, Mad Lions! Actually, Mad Lions, ono pewnie nie będzie wygrywało wszystkiego, więc pewnie będzie musiało przejść przez play-iny w jakiejś BO5. A Elioja jest ważny. Ej, Elioja? Giga smart. Czy Mad Lions jest na tyle dobre, żeby zrobić 3-0 na jakiś Saigon Buffalo? Ja uważam, że tam wiesz, jakieś 3-1, 3-2 może się pojawić. I wtedy nagle mamy dużo gier, duży sample size, Elioja może być niezłym pikiem. Jak tworzyć tą historię? Elioja. Będę żałował pewnie tego wyboru. Przekonałeś mnie. Ty. No. Zobacz, kogo możemy wybrać. Blue Knight. Na Wiktorze. Jak krew w piach, co najwyżej. A nie pierwsza. Dobra, panie Elioja. Jest ktoś, kto się nazywa Elio. To dobrze, że nie Eilo. Jego brat. A ten to w ogóle wygląda jak krasnal. To prawda. Kto zdobędzie najwięcej zabójstw w jednej grze podczas mistrzostw? No to jest flip. No ale to też jakiś strzelec. Gala. Gala będzie grał na... Na jakiś load, czy coś takiego. Nie no, load chyba jest w drugiej grupie. No, będzie grał na Izurus, albo na Holy Phoenixa. I tam się może trup ścielić gęsto. Myślę, że Gala. No dobra. Która drużyna zwycięży na mistrzostwach? Ależ... Jestem ślepy. Chwila ciszy. Czowi prowadź. No, kiedy jak nie teraz? Czy czuję, że to się nie wydarzy? Czuję, że też. Coś się stanie złego. Że te Chiny to mogą być za mocne. Ale co, chcę wierzyć. To tak byśmy mówili o JD.
Albo Tess. Albo Tess. Albo... Mamy... Obrońcy tytułu, Mistrzowie Świata 2021, są trzecim seedem, jest EDG na tym turnieju. Damwon, forma bestii, forma turniejowa też jest niebezpieczna. Nie chciałbym grać na tę drużynę. Nie wiadomo, jak będzie wyglądało RNG rozpędzone po play-inach. Tu jest dużo kandydatów. My wierzymy w Genji w Koreę? Ja bym chciał, ale... Koniec dominacji Chin. Now it's Korea time to shine. I wiesz, co na koniec będzie? Faker to wygra. Nie obraziłbym się aż tak. Walka trwa. Kolejna część odcinka Pierdolą o LoLu. O Worldsach. Ale my walczymy, bo to naprawdę jest walka. No więc powalczmy. A tu za 100 punktów to jest. Cholera. A tutaj za 30. No za 100 punktów też było nowskie. Coś wcześniej. O, gala. No, ale to jest free win. To gwarantuję wam, widzowie. Postawicie na galę i się nie zawiedziecie. Która drużyna zdobędzie pierwsze miejsce w grupie A w rundzie wstępnej? No to jest łatwe. A, to nie jest łatwe, bo to jest... nie jest łatwe. Okej, to nie jest łatwe, bo Fnatic może grać bez bota i są plotki, że nie streamują. EG podobno ma grać z Kaorim, a nie z danym na ADC-ery. Beyond jest dość słabe. Detonation Focus Me jest też dość słabe. Load jest słabe i Chiefs jest słabe. Więc EG albo Fnatic... Ja bym stawił EG. Chciałbym dać Fnatic, ale właśnie też jestem zdania, że to EG to może... w ogóle botlane cały ma nie grać, tak? No. Podobno, ale nie wiadomo. Jak botlane by grał, to Fnatic. A to ale... nie jest oficjalne info? No, tam napisali, że są w rozmowach z Riotem. Kurwa. Na pewno nie polecieli do Stanów. Zresztą drużyny na razie. Ty, dawaj to Fnatic. Nie, no nie. Nie? Nie. Kasper Słoma. No, dawaj dobra. Punkta. Która drużyna zdobędzie pierwsze miejsce w grupie B? No to tutaj myślę, że dyskusja jest dość prosta. Bezsensowna. Kto chce wiedzieć, dlaczego tak jest? Odsyłam do odcinka z Mychą. Tutaj odnośnik. Tam będzie gdzieś, na pewno będzie. Na pewno. Na 100% nie zapomnę. Ja wam wstawię link. Która drużyna z regionu z maksymalnie dwoma miejscami zajdzie na dalej podczas mistrzostw? Aha, czyli z tych mniejszych regionów. No, tu jest ułatwione, no bo GAM tak. I Flying Oysters są już rozstawieni w grupach. Więc teraz tak, kto nie wychodzi z play-inów? Load nie wychodzi, moim zdaniem, Chiefs nie wychodzi, Isurus nie wychodzi, Megabank, Beyond Gaming i Detonation Focus Me też raczej nie powinny wyjść. Bo panowie Buffalo... Tak, panowie Buffalo Cyber. Mogą... A, i Wildcast też tak. Nie wychodzi. Buffalo jest niebezpieczne. Ale wątpię, ale to jest bez sensu to stawiać w ogóle. Gam. Więc i tak, te drużyny, to 7 formacji, my się zastanawiamy, czy one w ogóle wejdą na ten, czy część w ogóle nie wejdzie, a część może wejdzie, ale raczej nie, na poziom tych dwóch ekip. I z tej dwójki ja uważam, że Gam jest bardziej niebezpieczny. Ja też. Ustawiam Gam. Która z drużyn wykorzysta najwięcej różnych bohaterów podczas mistrzostw? No jest. To ma najgłębszy champion pool. Mogłoby być to G2. Mogłoby. No tylko, że znowu musimy typować drużyny, które będą miały najwięcej gier do rozegrania. Tak. Chociaż z drugiej strony to akurat nie jest już aż tak istotne w tym. Ale może być tak, że wchodzi jakieś Mad Lions, pikuje losowe piki co mecz. Tak jak w playoffach na przykład robili. Właśnie o to nie chodzi. I się nic nie powtarza. Pytanie co z Rogue? Oni też... Mogą być ciekawe pod tym kątem. Jeszcze jakiś czas temu bym nie powiedział, ale teraz? Ale to G2 jest niezłym betem. Kurwa, stawiłbym to G2. Właśnie Europa, moim zdaniem Europa to jest oni niezły idealni są, tak. Jeżeli... A ja wierzę w to, że G2 zajdzie, jeśli ktoś, to oni. G2, wyjdźcie z grupy, bo inaczej jesteśmy zgubieni. Tak. Bo Chiny i Korea, oni ciągle grają to samo. Do ilu epickich powrotów dojdzie na mistrzostwach? A co to znaczy epickich powrotów? Przecież to każdy może być epicki. Zakładam, że comeback z 10k golda deficytu, nie? A weź daj na angielski, da się teraz przełożyć? Da się. Bo może coś nam to podpowie. Tylko żeby to nam nie zresetowało. To polskie tłumaczenie to chyba... River sweep, no właśnie. No nieźle. To no. Byśmy się przejechali. A widzisz, ale coś tak czułem, że to może w tę stronę iść. Ale tutaj pod puchę stawia ten. Kto to tłumaczył? Ryan Esports to tłumaczył. Z Luminarzem. Ryan i Luminarz tutaj straszne podpuchy dają. Reverse sweepy...
Dwa. Nie no, jeden at best. Ja bym dwa. A nie wiem czemu. Nie wiem. Tak samo jak... A czemu to jest tak rzadki event. To się tak rzadko dzieje, szczerze. Akurat w tym roku, okej, bywały pięciomapówki, bywały reverse sweepy w Chinach, więc może. Ale kurczę, nie chce mi się w to wierzyć. Tururu. Tururu. Jeden. Tururu. Krakowskim targiem. Tururu. Jeden, ale zero jest bezpiecznym wyborem. Jak nie chcecie ryzykować waszych punktów, to dajcie zero. Do ilu pentakili dojdzie na mistrzostwach? Jeden raz gala tam zrobi git. Ile jest zazwyczaj pentakili na mistrzostwach? No tak ze dwie. Ze dwie, nie? No to dwie. Jedna w playinach i jedna w finale. Bo tu... No musimy dać dwie, bo jedna to uważam, że za mało, a trzy plus, no to już nie damy, nie? Tak. Jak długo potrwa najdłuższa gra na mistrzostwach? Korea już nie gra to takich jest, długich gier, to jak, jest jak grali, no. 45-49. Zdarzają się takie 50-minutówki. Rzadko kiedy wychodzi coś poza 55, to się nie zdarza raczej. No ale mogłaby to 50, się wydarzyć 50. Chodzi o to, że to jest bardzo blisko. Dobrze, żeby nie 60. No nie. Ale właśnie no, nawet, albo nawet to... Nawet Riot nie podał takiej... Albo to, bo to Denis Zeleński układał te pytania. A, wiem, może być. I z Riotem potem je tłumaczyli wszyscy. To rude bo, małpy. Bo nie da się zrozumieć, co Denis mówił w języku polskim. Daj to 50. To? No chyba. Myślę, że coś... Nawet w pleninach może się takie gówno wydarzyć. Mi się wydaje, że to jest dobre, ale no okej. Okay. Zaufam ci. Ostatnio poszliśmy na moje. Do ilu kradzieży Barona dojdzie na mistrzostwa? Oj, to dużo. Dużo. No. Zresztą teraz setupy są takie, że każdy flipuje. 9 plus? Może nawet. Ile gramy gier? Sporo. Dużo. Nie, ja myślę, że może tak być. Wierzymy w to, że nikt nie umie smajtować. Albo nie że właśnie umie. Nie poradzą sobie na amerykańskim pingu. O. Ale to nie jest w sumie styl Drake'ów. To jest styl Baronów. Mhm. Jak bierzesz Barona, to często wygrywasz. Te style... 9 to jest naprawdę dużo. No. Może to, to jedno mniejsze. Jedno mniejsze. 6-8. Niech będzie. Który smok? Aha, no to jest już loteriada. Hextech. Na pewno zwiększyli odsy, żeby ludzie oglądali Arcane. Hextech na 100%. No i to wszystko. To koniec jest. Pół godziny materiału, a tam znowu dudni, no. Przestańcie mi krany prześladować. Przestańcie. Ty mówiłeś, że prądu ma nie być, a tu wodę zabierają. Bohaterowie, gracze, drużyny. Aha, to wszystko jest. Typowania. O, nie da się wytypować. Przywódcy. Co to kurwa? Jankos. Punkty zero. Mateusz Klich? Co to jest? Celebryci. Kto tu jeszcze jest? Zobaczmy, celebryci. Jankos to celebryta, a nie zawodnik. Emily. Meatbeast? Emiru? Oj, kurwa, tej to nie lubię. Mateusz Klich? Chips. Fish and Chips. Niektórzy nawet nie mają Twittera. Tacy celebryci. O Jezu, ale tato, po co ją tu zaprosili? Nie mogę. Last Pick? No, nie wiem, no to są znani ludzie? Ja nie znam większości. Dudu. Naru. Johnny. Ellis. A co to ma znaczyć? Proszę co iść dalej. To dialekt? Proszę iść dalej. A co to za tutaj krzaczki jakieś? Forgiven! Czy on nie umie czytać? Dajcie spokój. Nikki Taylor, ona śpiewała te wordsowe piosenki. N.A. Master. Co tu jeszcze jest? Tu jakiś... O! Czekaj. Przeczytam? Oj, nie przeczytam. To jest chyba... Ga... Nie idziemy będę dalej. Się podejmował idziemy próby. Dalej. No to jest Ga na pewno. To jest Tsu, a to jest chyba Ta, ale nie pamiętam już. Ta. No to już jest żelada. O, Korzejczej. To jest tak zabawne, że on jest w tym klipie wordsowym jako zawodnik, a go tam nie ma. W ogóle ten klip też jest strasznie brzydki. No jest jakiś dziwny. Poskąpili pieniędzy na to. Widziałem, że ktoś pisał... O, Milki nawet, mój kolega. Ktoś pisał o tym, że cały budżet poszedł na ten, poszedł na Arcane 2 i na wideo do Valoranta i tamtejszych mistrzostw. Nie wiem, czy to prawda, ale w sumie bym się nie zdziwił, gdyby faktycznie mieli okrojony budżet z racji na to.
No tak, bo musieli stworzyć w ogóle drużyny Valoranta, bo nikt nie chciał w nich zagrać w tych mistrzostwach. No to co, to by było na tyle z tego odcinka wersowego. To są nasze pikemy. Meksyko! Jeżeli nie wiecie, czego się spodziewać od nas w trakcie tych Worldsów, to my też nie do końca wiemy. Nie. Ale omówienia, jakieś tier listy, coś tam się będzie pojawiało. Spodziewajcie się dużej ilości gości, bo chcemy, żeby te Worldsy były pewnym eventem na tym kanale. I będzie na pewno będzie dużo ogólnie tak. Wszystkiego. Może też, skoro to taki odcinek luźny, to może też parę ogłoszeń. Ale właśnie, jakich? No takie ogólnie, czego się można spodziewać. A, okej. Okay. Wiesz co, ja chciałbym, żebyśmy zrobili kilka razy watch party i to takie nocne. No, można Skawo, zrobić. Wiesz, energole jakieś, tak, coś tego. Pięciu widzów na czacie. Wątpię, myślę, że się znajdą. No może, może. Ja jestem ciekaw, jak będzie ta oglądalność wyglądała. W ogóle ja się obawiam strasznie o mój... Bo ogólnie rzecz biorąc, ja na pewno nie będę wielu meczów oglądał. Bo nie mogę oglądać w takich godzinach. No, nie mogę, bo muszę spać. Ale... Ja muszę komentować. A ty to. Właśnie, wy właśnie macie taki... No wy musicie się przełożyć i dla was najlepiej oglądać wszystko. Tak. Bo będziecie dzięki temu właśnie... No musicie, mówiąc kolokwialnie, rozpierdolić swój zegar biologiczny. No. Oby za podwyżkę jakąś, bo różnie to bywa. Oby. No, ale ogłoszenia na tym kanale. Szykują się fajne współprace. Możliwe, że wejdziemy na wyższy poziom techniczny. Z tego co, w niedługiej przyszłości. Wydaje mi się to już nawet niemożliwe, tylko się to wydarzy. Tak, więc wyczekujcie ogłoszeń na naszych socjalach. Nadchodzi nowa gra. Nie będziemy oszukiwać, że jest to Counter-Strike. Znaczy w sensie, nie będziemy oszukiwać, że nie jest. To jest coś innego niż tak. Counter-Strike. Bo tą gierką się aktualnie zajmuję najbardziej. Oglądam, śledzę, rozmawiam z zawodnikami, trenerami. Także tak, do CS-a przechodzę. Nie całkiem. Takie ogłoszenie z mojej strony, takie przemyślenie, które chciałbym, żeby na tym kanale się wydarzyło w przyszłości, to, że na pewno nie odejdę od Ultraligi, bo lubię to oglądać. Także polski League of Legends dalej będzie ze mną. Myślę, że jakby pojawiali się następni prowadzący na naszym kanale, bo nikomu nie ufamy, także na razie nie wiemy, czy to się wydarzy. Na pewno nie będzie to Vanguard Nudziarz. Czasem będzie. ORL-a. Nie Ale zrobi on będzie gościem. To ja pewnie bym odchodził od czy to LEC, czy to światowego League of Legends, bo jeśli mam... Powiem wam szczerze, nie da się ogarniać CS-a i LoL-a naraz. To jest niemożliwe. To się po prostu tego się nie da zrobić. Jest też trudno śledzić TFT i LoL-a naraz, bo na przykład transmisje są w tym samym czasie. No tak, tak, tak. No pewnie tak. Aczkolwiek jest taki problem z CS-em, że CS-a samego ciężko śledzić, a co mówić to wszystkie gry. Także zobaczymy, jak to będzie szło. Na pewno zostaję przy polskiej lidze League of Legends, bo uwielbiam. Zmiany, ale to wszystko głównie w trzecim sezonie i wtedy już będziemy legalnym podcastem. Tak, będziemy... No będziemy, kurwa, zarabiać na tym gruby pitos. No co? No zobaczymy. Fajnie by tak było. Dobra, dzięki za wysłuchanie tego do końca. Mamy nadzieję, że posłuchaliście się każdej rady dotyczącej pikemów, bo dzięki temu wygracie. I to wygracie mnóstwo punktów. Dzięki temu zrobicie to, co my tutaj zrobiliśmy, a my zaraz siadamy i robimy to na poważnie. Na wtedy z wami wygramy. Hello.